krytyka mnie nie dotyka. Ziom ocenia, krytykuje, porównuje, a nigdy nie nawijał na żadnych bitach. Leon, nie jesteś w temacie, więc kurwa nie wnikaj. To jest ideologia uliczna, nie jebana top lista hitów. Jebać tych wszystkich krytyków od 7 boleści. Moich treści w swej bani pizdo nigdy nie zmieścisz. Już wolę dotrzeć do jednego konkretnego słuchacza niż robić jakiś chłam na milionowy nakład. Specjaliści, nie rozumiejąc hip-hopu, sensu klimatu przesłania, krytykują rap do chuja pana. Słuchają, bo jest modny na topie. Nie rozumiesz, pacjent, co tkwi w tym hip-hopie, więc tu mordę. Ja tworzę po swojemu świadomie, a nie żeby było modnie, lecz do rymu i do taktu. Ty, sezonowiec, nie czaisz tych klimatów, więc wypierdalaj do innych klaunów na tony tany. Możesz mnie krytykować, wpić ze mnie i szydzić i kocopoły pierdolić. Ja i tak będę dalej ten niezależny rap robić, a krytycznie podchodzę wyłącznie do swojej osoby, bo siebie krytykowanie mi najlepiej wychodzi i chuj mnie obchodzi, co ty o tym sądzisz. Ty adwokacie, rap to jest przecież mój pacierz. Papacierz.